harcerze, drodzy współorganizatorzy dzisiejszej Wigilii i wszyscy Państwo bez wyjątku zebrani na placu Marszałka Piłsudskiego. Drodzy Państwo, jesteśmy w ostatnim okresie Adwentu. Przygotowujemy się już do Świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że dzień dzisiejszy i ta wspaniała Wigilia Miejska jest takim początkiem tego wspaniałego okresu, który przed nami. Tych wspaniałych dni, w których wspólnie z rodzinami będziemy tworzyć wspólnotę, ale też od dzisiaj i tym dzisiejszym momentem będziemy również tworzyć wspaniałą wspólnotę miejską, wspólnotę ludzi stalowej woli, wspólnotę katolicką, wspólnotę chrześcijańską. I chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim organizatorom za to, że właśnie wprowadzili nas w taką piękną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, za to, że wszyscy razem możemy tutaj być i młodsi, i starsi, i samotni, i ci, którzy być może, dla których być może dzień dzisiejszy to jest jedyna okazja do tego, żeby spotkać się z kimś innym, z kimś drugim przy wigilijnym stole. Drodzy Państwo, na ten okres Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu najlepsze życzenia, aby upłynęły one pod znakiem wiary, nadziei i miłości, spokojnej i rodzinnej atmosferze, a rok 2017 obdarzał nas wszystkich wszelkimi łaskami. Dziękuję bardzo.